A zobaczymy zresztą. Wiem, że to nie chodzi, w tej grze nie chodzi o wojnę, ale... Co, już? No, mamy wojnę. Dwa regiony. Nie sprawdziłem tylko, jaki on ma wasali. Nie ma chyba wasali, z tego co rozumiem. Ale jest dobry w 25 wojskowości, kurwa, to nie był dobry pomysł. My mamy 26 wojskowości. A, myślałem, że gorzej. Nie ma tragedii. Dobra, wojsko, powołajmy wszystko. Zbierz wojsko z majątku. Dobra, wojska powołane. Połączmy je. Okej. Czy można normalną mapę? Nie, no to bez sensu normalną mapę. Ja nie lubię na takiej mapie grać, bo nic nie widać. Tu przynajmniej widzę, jakie są tereny dokładnie. Dobra, trzeba byłoby jakiś wojaków tutaj wyznaczyć. Jest Michał. Z wojskowością na poziomie 9. Super. Daniel. Marszałek Gniezno. Na Dolny Śląsk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie ciekawe. Zobaczymy, co zrobi Dolny Śląsk. Aha. Dał tutaj swoją armię. Ci dodam 30 września, 30 października, czy ci 2 października. No to będzie wesoło. Książę Michał i Rokka wzięli ślub. No to jednak... Przydałby się hajs. Dobra, jest. Mam żonę. Jestem teoretycznie lepszy z wojskowości, no. I to ostro. Dużo mi dali doradcy, dobrze, widzę. No, jest git. Co to za gra, bo teraz biłem. Crusader Kings 2. Rokka de... Hauteville. Trochę nas zaczęła w końcu lubić, bo jako, że jesteśmy w małżeństwie. Nadaj honorowy tytuł. Jałmużnik dla żony, lol. Uwięź. Nie, dobra, dobra, dobra. Może biskuity najpierw lepiej skoncentrować. Odbij Szczecin, twoje miasto. Spoko, spoko. No, zrealizowaliśmy ambicje. Nasza dobra. Teoretycznie mamy chyba większe wojsko od tego Hama. Z tego by mi tutaj wszystko wynikało. Możemy nową ambicję wybrać. Na przykład... No, na przykład... Mieć syna. O. Dość proste, jakby nie patrzeć. Do zrealizowania teoretycznie. Jakie państwo? Nie wiem, żadne nie polecam Aragon, nie jestem specjalistą. Jestem ostatnią osobą, którą powinieneś pytać o jakiejkolwiek rady do tej gry. No, będzie mieć większą armię. W sumie byśmy tu wbili najpierw, to byśmy wtedy najpierw zgubili tą mniejszą armię i potem tą większą, no ale dobra. Nie możemy mieć wszystkiego. Tak, idą zakute komary. Przyspieszmy trochę czas. Minimalnie. No, dojdźcie, dojdźcie. Dobra, skoncentrujmy nasze wojo. Chodźmy na Górny Śląsk. Sorry, na Dolny.
Postanawiam wprowadzić w miejscu zwanym Królestwo Polsko ograniczony autorytet korony. Twój status jako mojego wasala de jure daje ci prawo głosu. Zgódź się. Zignoruj. Zatwierdź ograniczony autorytet korony. Tylko co to oznaczało? Co to do licha oznaczało w takim wypadku? Nie mam zielonego pojęcia. No co mam zrobić? No król, tak? Nie przekraczaj rzeki. Czemu? No dobra, idą wojska, idą. A mam pauzę włączoną, Boże. Bla bla bla. I teraz oblegamy ten zamek. Głogów w stanie oblężenia. I trochę to teraz zajmie, zanim oni się poddadzą. Pytanie tylko, czy ja nie będę tracił wojska. Tracę wojsko. Czego tracę wojsko? Bo jestem na terenach wroga, czy co? Dobra, moi wasale zaczynają się niezbyt zaczynają się podobać, że mam ich wojska pod kontrolą. Przekroczenie rzeki osobi trochę twoich. No, przyspieszmy trochę czas. Obrońcy, liczba obrońców spada, ich morale w sumie spadają też. Zgrunt zdobyć Dolny Śląsk i zobaczymy co dalej. Autozapis. No, mam też teraz swoje wojska i wojska od wasali moich, burmistrzów. I w momencie, gdy mamy zbyt długo wojska tych naszych wasali, to oni zaczynają się niepokoić z tego powodu. W rzekach topią się żołnierze, to. Problem robi się taki, że... Możemy też zaatakować, co nie jest dobrym pomysłem. Możemy szturmować, ale to nie jest dobry pomysł, bo wtedy stracimy tylko wojska. Niezbywanie twierdz jest dość problematyczne. Tracisz wojsko, masz tak zwane te oblężnicze, te eventy, tak? No to niewesoło. Postać biskup Jarosław Częstochowa został uwięziony przez wielki wódz z Litwa. A to mój był? Czy co? Współczynnik posiłków oddziałów. Plus 50%, tylko co tam dokładnie da? Użyj granatów. O, idzie na mnie. Idzie gnój na mnie. Cholera, niedobrze. Możemy dostać ostro w ciry, coś czuję. No i dostajemy ostro w ciry. Z tego co widzę. Czyli zaraz. Wyrównało się i wygrywamy. Ej, wygramy to. Gimby ze Śląska nie mają za nami szans. Bitwa o Legnica została wygrana. Oje, no bo niech tam sobie nam zajmuje tamto. Przyjmiemy Dolny Śląski, niech spada na szczaw. Bierz szybko najemników. Spoko, damy radę. Mamy nie dać. Czy on tam teraz oblega nam tu Poznań, ale to nie jest problem. Zbędziemy Dolny Śląsk i nie będzie problemu. Spieszmy trochę czas. Zaraz obrońcy spanikują i zdezerterują. Podziel armię i ich dobi. Spoko, spoko, zaraz. Bo się uzupełnią. Rozdziel w pół. Zaraz. Jest tak.
Jakbyśmy ja i Roka spotkali się po raz pierwszy. Jej dobroduszna natura, ciekawe i zabawne nawyki i ten urok. Roka, czy ja cię kocham? Okaż uczucia wobec Roki i wtedy dostaniemy 5 pobożności. Odrzuć miłość. Nie no, no bez jaj, no w końcu żona, tak? Chcemy mieć syna jak najszybciej, więc trzeba się z tym uporać, zaraz. On 1 września tam dotrze, my 4 września dotrzemy. Ciekawe. Dobra, blężenie zaraz powinno dobiec końca. Dobra, jest, odwyciężyliśmy oblężenie. No i oblegamy teraz Górny Śląsk. I masakrujemy lewaków ze Śląska. Zwycięstwo kolejne. No tu będzie próbował oblężyć jeszcze ten zamek, ale to mu nic kompletnie nie da. No i kolejne zwycięstwo Armii Polskiej, Wielkopolskiej. No i oblegamy Górny Śląsk. Podejrzewam, że możemy odwołać wojska wasali, żeby bardziej tutaj nie burzyli. Odwołałem ich wojska, odwołałem. Nie wiem, te wojska też, to mi chyba wystarczy, nie? Tak, tu mamy zaraz. Czyli co się stało? Boże jedyny, nie pokazuje co się stało. Czyli mnie zaatakowali. Raider Army. Zaraz, zaraz, czy mnie księstwo... Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, 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 o co chodzi? Czemu zaatakowali nas poganie? Bo ja nie rozumiem. Czy mamy z nimi wojnę? Pierwszy słyszę. O co chodzi w ogóle? Co jest? O co chodzi? Skąd oni tu się wzięli? Niech mi ktoś wytłumaczy. Czemu ci mnie atakują? Pogani i oni grabią, spoko. Nie mam więcej pytań. Chyba, potrzebuję mieć więcej wojska niż ma garnizon, mi się wydaje, bo aktualnie to nic mi kompletnie nie daje. Dobra. Coś mi tu śmierdzi. Dobra, panie, oddasz pan teraz za off. Wciąż mam nietknięte wojska i posiadłość. No chyba sobie jaja robisz, nie? No się nie chce pokoju. O, dobra, dalej sobie siana. Z oblężeniem. Na całe szczęście. ...91%. O właśnie, gdy mogliśmy negocjować pokój i tym podobne rzeczy. O właśnie. Aha, bo to Beskitu poganie, oni po prostu wszystkie atakują. Dobra. Zaraz Górny Śląsk zdobędziemy. Znowu jakieś posiłki. W Ostrowie. Mogłoby rozbudować te syfy, ale to wszystko w swoim czasie. Książę w los ze Śląska tworzy frakcję ograniczenie władzy korony. Czemu nie gram w Szczecinie? Bo Szczecin z poganami nie mogę poganami grać. Tak, mam w ogóle... Aha, dobra, bo... Oni są w wojnie z Królestwem Polskim. Nie ze mną, tylko z Królestwem. Tylko szkoda, że mi gra nie dała o tym znać, nie? Taka trochę szkoda. Czy teraz, jeżeli oni są w wojnie z Królestwem Polskim, że ja naślę na nich swoje wojska, to co się stanie? To czy ja przejmę ten lud? Boże, lud. Czy ja przejmę na przykład Szczecin, czy król przejmie Szczecin? Dobre pytanie.
To jest bardzo dobre pytanie. Może to co to jest? Śląski oddział, lol. 11 żołdaków. Już to widzę. Już to widzę, jak to wyjdzie. 84%, bo myślę, że mi coś zrobi taką armijką. Ha, ha, ha. Nie, jeszcze przyspieszmy troszeczkę czas. Proponuję pokój. Błogosławię ciebie i twój dom. Poddajemy się następujących warunkach. O! Hrabstwo Górny Śląsk byśmy dostali. O! Czyli to, co chcieliśmy zrobić. I tak. Kurwa, to nie jest mój koleś. No bez jaj. Jakim prawem? Czy to jest... Został książ... A nie, zaraz. Nie no... To... Ale jestem jego dziedzicem wtedy. Czyli ja, że on nie będzie miał syna, ani żony, to ja przejmę jego teren. Taka dobra nowina. Tylko ja w sumie specjalnie nie mam z tego żadnych plusów, nie? Takie małe ale. Mhm, tak to się... A dobra, to niech dalej fabrykują do Dolnego Śląska. Jeden ze szlachciców jest ponoć skorumpowany. Użyj tego, jak ci pasuje. Dobra. Wlost chciał tutaj uciszyć naszego szpiega. Właśnie zabij go teraz. Też o tym pomyślałem. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Tylko potrzebuję ludzi do tego. Potrzebuję... Tak, gdzie jest mój mistrz szpiegów? Spiskuj. Szansa na zabójstwo większa. Jak mogłem go zabić? Chwilę, jak zabić kolesia? Jakoś można było, tylko pytanie jak? Jak się zabijało, się spiskowało? Zabić hraba... Hrabia, przepraszam. Hrabiego Dargorada. 45%. Zaangażujmy. Kogo zaangażujmy? Siła spisku. Nie chcę dołączyć. Co ty, nie mamy zbyt dużo sprzymierzeńców. Zaproś na dwór. Wyślij dar. Zaproś do spisku. Okej, mamy jednego w spisku. I co dalej? Kogo byśmy jeszcze mogli zaprosić? Mnie nie lubią, a jego lubią, co ciekawe. O, ten koleś mnie lubi. Czemu on mnie do końca tak bardzo nie lubi? Myślałem mu dar, to powinien przyłączyć się do spisku. Tylko czemu tak mała siła spisku jest? Aha, bo oni wysyłają dopiero tego. Dobra, jasne. Ogólnie jest to koleś praktycznie nic nieznaczący, więc możemy go się całkowicie pozbyć. Jesteśmy dziedzicem, więc pośpieszmy... Boże, bo on ma żonę, więc pośpieszmy się, żeby mu żaden synalek się nie narodził.
Opinią Michał. Nie. Przekup gościń z największą siłą spisku. No właśnie widzę, że to jest najsensowniejsza opcja. Siła spisku 84%. No. Możemy jeszcze kogoś zaprosić. Kogoś, kto nas na przykład lubi. Maria nas całkiem lubi. Czy będzie chciała się dołączyć? Spłoć syna. Dyplomacji go zamorduj. Żeby syna spłodzić, to... Ale honorowy jałmużnik, Boże. Zajebisty ten tytuł.